Bartek, jakbyśmy tak wzięli pod uwagę nasze ostatnie 5 spotkań, czyli 4 porażki, 1 wygrana, to jakbyś naszą grę miał ocenić? Myślę, że bardzo falujemy. Ta gra czasami wygląda bardzo dobrze, a czasami wpadamy w taki dołek, z którego nam ciężko później wyjść i w kluczowych momentach gdzieś tracimy jedną, dwie, trzy piłki i później tracimy seta i jest bardzo ciężko nam wrócić do naszego dobrego grania. Staramy się cały czas nad tym pracować, trenujemy 6 na 6 i te końcówki, ale na razie to nie wystarcza. Co mogę powiedzieć z naszej strony, staramy się, żeby ta gra wyglądała coraz lepiej, żeby była bardziej stabilna i myślę, że jeśli tylko ustabilizujemy tą naszą grę i będziemy kończyć w kluczowych momentach, to zaczniemy na pewno punktować, bo widzę, jaki ten zespół ma potencjał i jak możemy grać. Kwestia tylko, żeby to utrzymać. A z czego to bierze się to falowanie? Po 2-3 straconych punktach nie ma takiej osoby, która by to szarpnęła, gdzieś mentalnie to podniosła, krzyknęła, czy z czego innego to wynika? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Czasami po prostu zespół przeciwny daje 2-3 mocne zagrywki albo robią jakieś niesamowite rzeczy i my zamiast dobrze na to zareagować, to irytujemy się, że po prostu zrobili coś dobrze. Czasami jest tak, że dajemy z siebie maksa, ale to nie wystarcza. Ale też nie ma co się załamywać. Skupiamy się już na kolejnym meczu, bo potrzebujemy tych punktów jak powietrza. Też chcielibyśmy zebrać ten owoc naszej pracy, bo pomimo tych słabych wyników, jakie były w ostatnich kilku spotkaniach, ciężko pracujemy i nie załamujemy się, bo to jest najważniejsze, żeby w tych trudnych momentach trzymać się razem i po prostu dawać siebie 110%. A ty jak na siebie patrzysz na przestrzeni i tych ostatnich 5 spotkań całego sezonu? To co byś mógł o sobie powiedzieć? No na pewno ta dyspozycja nie jest taka, jaką ja bym oczekiwał i na pewno drużyna i trener wymaga ode mnie więcej, ale czasami tak jest, że w tych trudnych momentach jedna, dwie, trzy piłki wpadają i też nie tylko ja się irytuję, ale cały zespół. Myślę, że nie ma co się załamywać, trzeba robić swoje. Ja bardzo wierzę w pracę i myślę, że jeśli będziemy kontynuowali naszą pracę, to prędzej czy później te zwycięstwa przyjdą i nasza dobra gra też powinna cieszyć nie tylko kibiców, ale i nas samych. No też ciężki okres przed nami, bo pierwszy mecz graliśmy w Iławie w poniedziałek, teraz mecz w sobotę też w Iławie i znowu potem w środę w Iławie. Jak to fizycznie wygląda u Ciebie i całego zespołu, jak się czujecie? Myślę, że fizycznie jest ok. Nie oszukujmy się, ta liga no pędzi. Jest też wiele zespołów, które grają w Lidze Mistrzów i mają jakieś tam puchary, więc my nie narzekamy. Kalendarz nas goni, ale myślę, że to jest dobre, ponieważ po jednym przegranym meczu możemy zagrać kolejny i szybko się odbudować. Liga jest jaka jest, my staramy się na tym nie skupiać. Musimy zacząć grać lepszą siatkówkę i zdobywać punkty, bo ten sezon zaraz może nam przelecieć przez palce, a tego byśmy bardzo nie chcieli. Powiedziałeś, że potrzebujemy punktów jak powietrza, to inny wynik niż 3 punkty nad Kuprą to będzie zawód? Nie wiem, chciałbym, żebyśmy zagrali taką siatkówkę, jaką prezentujemy na treningach. Jeśli my otrzymamy ten poziom i będziemy dobrze zagrywali, przyjmowali i kończyli swoją pierwszą piłkę, to powinno być dobrze. Ten sezon pokazuje, że nie ma zespołów, do których się jedzie i zdobywa się 3 punkty bez jakiegoś większego wysiłku. My zrobimy wszystko, żeby przywieźć te 3 punkty, bo tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo tego potrzebujemy i myślę, że to byłby taki dodatkowy bodziec do jeszcze cięższej pracy i do zdobywania kolejnych punktów.